ostatnie zwycięstwo etapowe na pewno będzie tłustym drukiem zapisane w jego metryczce, jego CV kolarskim, i będzie na pewno mocno przemawiać na to, żeby miał mocną pozycję w swojej ekipie. Bahrain Merida to jego zespół i Matej Mohorič na pewno wpisuje się dzisiaj do księgi chwały, a jednocześnie wyraźnie dedykuje to zwycięstwo Bjergowi Lambrechtowi, temu, który stracił życie podczas tego rocznego Tour de Pologne. Ale cudowna akcja, wspaniała akcja Mateja Mohoricza. Tak dużo kilometrów na solo, przy tak wysokim tempie pościgu. Matej Mohorič dojeżdża samotnie do linii mety, z niemałą całkiem przewagą nad tymi, którzy później atakowali z głównej grupy. Drugie miejsce prawdopodobnie dla Nilsona Paulesa, bo widzimy, że sam jedzie na ostatnich kilkuset metrach, kolarz Jumbo-Visma, czyli grupy wczorajszego zwycięzcy, ale ten zwycięzca, jednocześnie lider wyścigu, odpadł gdzieś tam z tyłu. Nilsson Paules będzie zatem drugi na etapie i też zaprezentuje się przy dekoracji na podium, czyli zostawił za plecami Gianluca Brambile. Włoch nie wytrzymał tempa narzuconego przez Amerykanina. Paules też zasługuje tutaj na uznanie. Wielkie brawa dla tego kolarza. Drugie miejsce na królewskim etapie 76. Tour de Pologne. Tak, to będzie trzeci, zaraz się dowiemy, ale skupiamy się teraz na walce o zwycięstwo w całym wyścigu. Tam zespół Ineos w tej chwili z przodu ciągnie cały peleton. Brambila na mecie, jest trzeci dzisiaj na etapie. Po Brambili na czwartym miejscu powinien być ten Etiopczyk, ale to już jest nieważne. Tutaj mamy Teo Gehigena-Harta z przodu i zaraz za nim Pawła Sivakova. Jeszcze jest jakiś atak. Jeszcze jest Hesing, który chce być wysoko na etapie, ale on się też nie liczy w klasyfikacji łącznej, więc tu chyba Ineos zrobi to, czego chciał, bo cała ta grupa, jeżeli tu nikt się już nie oderwie, będzie razem na mecie w jednym czasie i to będzie oznaczać, że 76. Tour de Pologne wygra Sivakov, ale on się to musi trzymać, bo jak będą jakieś dziury, to zacznie wyliczyć sekundy, a tam skoczył do przodu także Izagirre, ale Izagirre ma za dużą stratę w klasyfikacji łącznej. Ulissi także chce tu być z przodu. Ulissi, za nim Izagirre. Wielkie podejmij tego wyścigu, natomiast już bez szans, albo z mizernymi szansami na klasyfikację generalną. Ulissi, Latour, Ulissi, Izagirre i Francuz. Walczą tak, jakby tutaj była walka o zwycięstwo etapowe, a przecież tak nie jest, bo jedzie cała grupa i gest zwycięstwa Pawła Sivakova. On przyjechał w głównej grupie, on wygra ten wyścig. Brawa wielkie dla Pawła Sivakova, dla Timu Ineos, dla Michała Gołasia. Nie do końca było wiadomo, jak to się wszystko dzisiaj skończy, a tymczasem Paweł Sivakov wygrywa 76. edycję Tour de Pologne. Szczęśliwy, zadowolony, nie ma się co dziwić. Wyścig World Touru, to również jemu zapiszemy, wygrywa ostatni etap. Dość. Daje o sobie znać, ta zmiana jest coraz bardziej wyraźna. Gratulacje od dyrektora sportowego. No i Team Bahrain Merida. Przejdźmy do studia, proszę Państwa, podsumujmy już nie tylko dzisiejszy etap, ale cały wyścig, który w końcówce przyniósł nam wielkie emocje i dwa kapitalne etapy.